kotociaki. Słodkie kotki. A ja najbardziej. Miau, wow. Krótkofalówki. Pewnego dnia mamusia i tatuś dali kotkom nietypowy prezent. Drogie kotki, ten wspaniały przedmiot to krótkofalówka. Odbiór. Słyszycie dobrze? Dzięki niej będziecie mogli rozmawiać na odległość. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Uwaga, mówi pianka. Leży w łóżeczku. Odbiór. Uwaga, mówi budyń. Jestem w kuchni i jem jabłko. Odbiór. Mówi Crackers. I wyglądam przez okno. Pobawmy się w ogródku. Odbiór. Idę. Ja też. Mówi Crackers, jestem na dworze. Odbiór! Przecież cię widzimy. A także słyszymy. Krótkofalówki przydają się tylko wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od siebie. Mówi pianka, jestem w Afryce. Odbiór! Mówi budyń, jestem za kokokołem po odbiegunowym. Odbiór! Osio! Hej, czy ktoś na ziemi mnie słyszy? Odbiór! Krótkofalówki nie działają na orbicie. Czy właśnie minęła nas kosiarka? Nieważne. Pomyślmy, co jeszcze można robić z krótkofalówkami. Możemy jedną dać mamie. Wtedy zawsze będzie z nami w kontakcie. Ale po to mamy telefon. Poza tym wszyscy wokół by słyszeli, co mówi mama. A? Uważaj na ślizgawce, żebyś nie podarł gatek jak ostatnim razem. O, ciszej, mamo! Rozdarłeś gadki? Dlaczego ta kosiarka jeździ wokół zupełnie sama? Nie wiem. Nie wiem też, do czego jeszcze można użyć krótkofalówki. Okazuje się, że nie jest za bardzo przydatna. Uwaga! Mówi inspektor policji. Zaginęła miejska kosiarka do trawy. Proszę zgłosić, jeśli ktoś ją widział. Odbiór. Miau, wow. Crackers chyba znalazł jakiś zaszyfrowany policyjny kanał. To mi podsunęło pewien pomysł. Drużyna kotociaków zgłasza przełom w sprawie. Widzieliśmy kosiarkę, jeździ sama. Odbiór. Crackers? Pianka? Budyń? Tak, to my! Zatem kontynuujcie poszukiwania. Informujcie mnie na bieżąco. Odbiór. Jasne, przyjąłem. O, Rety, słuchajcie, będziemy szukać kosiarki jak prawdziwi policjanci. Znalazłem ślady kosiarki, prowadzą prosto w krzaki. Odbiór. O? Znalazłem ślady kosiarki przy wielkim dębie. Odbiór. A ja widzę ślady kosiarki dosłownie wszędzie. Jestem prawie pewna, że ją słyszę gdzieś niedaleko. Tak, widzę ją. Jedzie w kierunku naszego domu. Policja, odbiór! Kotociaki meldują, że kosiarka jest w naszym ogródku. Przyjąłem, już jadę. Jest! Moja piękna kosiarka! Ale za tobą tęskniłem! No już, stój! Proszę, zatrzymaj się! Jestem taki wdzięczny za znalezienie jej! Nie wiem, co bym bez niej zrobił! Powinien pan podziękować drużynie kotociaków! O, Crackersie, pianko, budyniu! Dziękuję wam! Nie ma sprawy! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! O, dziękuję wam bardzo za przycięcie naszego trawnika. Zapraszam do środka na świeżo pieczone babeczki. Mówi mama, herbatka i babeczki gotowe, słyszycie? Odbiór? Tak, głośno i wyraźnie! Jeśli potrzebujecie coś znaleźć, drużyna kotociaków zawsze chętnie wam pomoże. Tenis z tatusiem. Pewnego dnia mama rozmawiała z kimś przez telefon. Aha, dobrze. O, brzmi naprawdę świetnie. To kiedy chcecie grać? Dobrze, w takim razie do zobaczenia. A w co zamierzasz grać, kochanie? Ty i ja rozegramy razem debla. W tenisa. Z rodzicami Lukra. Wow,
prawdziwy mecz tenisowy? Ale fajnie! Miau, 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 miau! Spokojnie, kotki. Przecież wiesz, że kiepski ze mnie gracz. Nie szkodzi, kochanie, poćwiczę z tobą. To tylko kilka setów. Jeden set, dobrze. Jestem trochę zajęty. No dobrze, tylko jeden set. Idę na siłownię. Muszę być jutro w dobrej formie. Przegramy, choćby nie wiem co. To będzie moja wina. Nie martw się, tatusiu. Masz bardzo dużo czasu, żeby poćwiczyć. Właśnie, pomożemy ci, tatku. Ogródek okazał się idealnym miejscem. Klucz do gry w debla to nie wchodzić w drogę partnerowi i odbijać piłkę. Tatusiu, udawaj, że te wszystkie rzeczy to mamusia i trzymaj się od nich z daleka. To jest mamusia? Dobrze. Przepraszam, kochanie. Przepraszam. Oj, to niechcący. Chwila, czekajcie. Co się dzieje? Tato nie trafił jeszcze ani razu. Jest zbyt powolny, by do nich dobiec. Będzie szybszy, jeśli założymy mu rolki. No przecież ja nie mam pojęcia, jak na nich jeździć. Dopiero bym wchodził wszystkim w drogę. Może stój w jednym miejscu i czekaj, aż piłka sama przyleci. Wtedy nikomu nie będziesz przeszkadzał. A jeśli piłka sama nie przyleci, to wtedy mama będzie grała jakby sama. Tego właśnie się obawiam. Nie jestem najlepszy w tenisa. Na poprawę humoru tata zaprosił wszystkich na herbatkę i swoje popisowe ciasto. Może i nie jesteś najlepszym tenisistą, ale robisz najlepsze desery na całym świecie. Właśnie! I są przepiękne! Patrzcie na lukier! Nauka pieczenia wymaga sporo ćwiczeń. Najpierw są podstawy, jak ubijanie kremu. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Wiem, jak nauczyć tatusia grać w tenisa. Myślałem, że już skończyliśmy z tym tenisem. Tatusiu, nic się nie martw. Tym razem będzie dużo lepiej. W tenisie, tak jak we wszystkim, najlepiej zacząć od podstaw, żeby z czasem dojść do perfekcji. No, sąsiedzi, może i wygraliśmy, ale graliście naprawdę fantastycznie. Jestem zaskoczony. Tak, grałeś dziś wspaniale, kochanie. Szkoda, że to już koniec. Zagrałabym jeszcze kilka setów. Mam czas aż do wieczora. Możemy nawet zagrać 10 setów. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Tak oto proste ćwiczenia pomogły tacie uwierzyć w siebie. Bo czasem wystarczy naprawdę mocno się postarać. Kocia życzliwość. Pewnego dnia babeczka uznała, że już czas porozmawiać z Pianką o złych manierach jej braci. Pianko, bez obrazy, ale Krakers i Budyń muszą popracować nad manierami. Wszędzie pchają się pierwsi. Wszystkim przeszkadzają. I nigdy nie dzielą się przysmakami. O rety, całkiem zapomnieli, czego uczyła nas babcia. Pamiętajcie, moje wnusie, kotki muszą być milusie. Spokojnie, babeczko, przypomnę im o tym, jak tylko wrócimy do domu. Krakersie,
Krakersie, Budyniu, porozmawiajmy o życzliwości, z którą będzie nam wszystkim lepiej i wszyscy będą szczęśliwi. Naprawdę? Brzmi pysznie. Jestem gotowy. Zaczynajmy. Ja też. No to zaczynamy. Ale fajnie. Miau, 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 miau. Jeśli na przykład puścisz kogoś przodem, to znaczy, że wiesz, co to jest życzliwość. Dlaczego mam kogoś przepuszczać, skoro ja tylko sobie idę? Przecież mogą iść za mną. Chyba, że mamy skoczyć ze spadochronem i wszyscy się boją. Kto skacze pierwszy? Wy pierwsi nalegam. Albo jeśli musimy przejść przez most nad przepaścią. Wy pierwsi nalegam. Nie o to chodzi, zobaczcie. Życzliwość, zwana też dobrymi manierami, to na przykład dzielenie się z innymi tym, co masz. Ale dlaczego to ja mam ich zaczepiać? Jeśli chcą coś ode mnie, niech mi powiedzą, to się wtedy podzielę. Bo jeśli im tego sam nie zaproponujesz, pomyślą, że wcale nie chcesz się podzielić. A, masz rację. Janka wyjaśniła też, że życzliwość to pomóc komuś zejść z wysokich schodów, okryć kogoś kocykiem w chłodne dni, albo wziąć pod parasol, gdy pada. I już. To proste. Rozumiecie, prawda? Bardzo proste. Możemy się już iść bawić? Następnego dnia Pianka zaprosiła babeczkę, żeby zobaczyła dobre maniery braci. Kotki, czas na herbatę. Pyszna herbatka. Picie prosto ze dzbanka nie jest miłe. Już nie chcę herbatki. Idę stąd sobie. Krakersie, Budyniu, znów zapomnieliście o życzliwości. Biegnąc tu, wepchnęliście się przed babeczkę, wypiliście całą herbatę i zjedliście wszystkie smakołyki bez poczęstowania jej. Puszczanie przodem, dawanie tego, pomaganie w tamtym, te dobre maniery i ta cała życzliwość zrobią z nas służących. Właśnie, po co to robić? Nic z tego nie rozumiem. Bo z takimi manierami nie będziecie mieć żadnych przyjaciół. Idę pobawić się z babeczką. I nie chcemy już bawić się z wami. Krakersie, a jeśli naprawdę przez brak życzliwości stracimy przyjaciół? Mam świetny pomysł, Budyniu. Musimy zapamiętać to, co mówiła Pianka i pokazać naszą życzliwość. Właśnie! Na placu zabaw Krakers i Budyń bardzo się starali być mili i pomocni. Krakersie, Budyniu, cóż za piękne maniery. Mają to po mnie. W sumie to bardzo miłe być pomocnym, prawda? Tak, i naprawdę proste. Od tej pory dobre maniery zawsze będą z nami. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Bracia bardzo chętnie okazywali życzliwość i cieszyli się, że mogą uszczęśliwić tym innych. Instrumenty muzyczne. Pewnego dnia kotki oglądały w telewizji program o muzykach. Tak, z tą trasą koncertową zwiedziliśmy cały kraj. Dziękujemy naszym wszystkim fanom za wsparcie. Rządzicie! Bycie muzykiem musi być super. My też powinniśmy założyć swój zespół. Tak, a jako zespół będziemy zwiedzać cały świat. I będziemy mieć mnóstwo fanów. Ale super! Miau, 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 miau! Ale zabawkowe instrumenty nie nadają się do prawdziwego zespołu. Więc kotki postanowiły pożyczyć instrumenty od swoich przyjaciół. Miluś ma skrzypce. Tylko uważajcie na nie i nie złamcie smyczka, bardzo proszę. Zatrzymaj go, zagram bez. Będę grał na skrzypcach, jak gra się na gitarze.
Nie wolno tak grać na skrzypcach. Potem poszli do Borysa zapytać, czy pożyczy im tamburyn. Będziemy potrzebować sporo takich instrumentów, które wydają różne dźwięki. Ale ja mam tylko ten tamburyn. A co miała babeczka? Ja mam keyboard. Właśnie tego nam trzeba. No świetnie, oddamy ci zaraz po próbach. Czekajcie! Myślałam, że chcecie pograć tutaj. Nie mogę go pożyczyć, jest mojej mamy. Kotki, co to za smutne minki? Chcieliśmy założyć zespół, ale nie mamy żadnych instrumentów. Jestem pewien, że gdzieś tutaj jest nasza gitara. Cześć, kotki. A co wy tutaj robicie w piwnicy? Chcemy założyć zespół i tatuś szuka dla nas gitary. Znalazłem! Znalazłem gitarę! O, wszystkie struny popękały. Jak mamy założyć zespół z instrumentami w takim stanie? Czekajcie, możemy wymienić struny i gitara będzie jak nowa. Ale numer! Spadające rzeczy zabrzmiały jak perkusja. Tak naprawdę wszystkie rzeczy mogą być instrumentami muzycznymi. Super! Słuchajcie, mam świetny pomysł. Kotki stworzyły instrumenty ze zwykłych rzeczy znalezionych w domu. Wspaniale, kotki! Już macie dwóch wiernych fanów, czyli mnie i tatusia. Wymieniłem wszystkie struny w gitarze na nowe. Ale fajnie! Miau-wau, 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 miau-wau! A może zagramy coś wszyscy razem? Raz, dwa, trzy, cztery. Miau-wau, 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 miau-wau. O tak! Miau-wau, 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 miau-wau. Brawo, głośniej! Miau-wau, 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 miau-wau. Miau-wau, 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 miau-wau. Dzięki swojej pomysłowości i wyobraźni kotki stworzyły wspaniały zespół. Miau-wau, 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 miau-wau. Miau-wau. Kamień, papier, nożyce. Pewnego dnia kotki budowały model wyspy. Rety! Nasza wyspa dinozaurów w końcu jest gotowa! Ale super! Miau-wau, 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 miau-wau! Nadchodzą dinozaury! Ale chwileczkę! Najpierw musimy posprzątać bałagan w pokoju. Mam pomysł! Zagramy w kamień, papier, nożyce. Ten, kto przegra, sprząta pokój! W porządku? Jak się w to gra? A, to super łatwe. Liczysz do trzech i wystawiasz łapkę. Jako kamień, nożyce lub papier. Nożyce biją papier, bo mogą go pociąć. Ale kamień bije nożyce, bo kamienia nie potniesz. Papier wygrywa z kamieniem, bo kamień można owinąć w papier. Rozumiem. Dobrze, możemy spróbować. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Kamień. Papier. W papier zawijamy kamień, więc pianka wygrała i gram z krakersem. Kamień, papier, nożyce. Raz, dwa, trzy. Kamień. Nożyce. Budyń wygrywa, bo kamień tępi nożyce. A chwilunia, to nie nożyce, tylko gwizdek. Dźwięk gwizdka jest głośniejszy niż dźwięk nożyc, czyli gwizdek bije nożyce. Ale mieliśmy grać kamieniem, papierem i nożycami. To ulepszona wersja zabawy. W takim razie szukamy rzeczy, które dadzą nam zwycięstwo. Ale szukamy wszyscy razem. Kamień, papier, nożyce! Statek! Szkło powiększające! Skakanka!
jest dłuższa niż szkło i statek. Ale statek nie tonie w wodzie. Lina i szkło niestety toną. Ale statkiem nie możesz sterować, a autkiem możesz. Autko wygrywa, statek przegrywa. A kapelusz wszystko przykrywa, więc kapelusz wygrywa z autkiem. Kapelusz utonie, kiedy namoknie, a parasol nie. Wiatr zdmuchnie parasolkę, ale mocne krzesło nie. Krzesło nie miało kółek, za to wrotki miały. Chociaż rower miał je większe. Gwóźdź mógł przebić oponę, ale młotek wbijał gwóźdź. Wszystkie przedmioty były dobre, zatem który wygra? Kotki, dlaczego w maselnicy jest grzebień do włosów? Grzebień jest twardszy niż masło, więc wygrywa grzebień. Czy ktoś może widział mój kapelusz? Porety, co tu się wydarzyło? Graliśmy w kamień, papier, nożyce i chyba nas trochę poniosło. Wygląda to raczej, jakbyście grali w bałagan. Właśnie. Chcieliśmy zdecydować, kto ma posprzątać, a narobiliśmy bałaganu. Fakt. Niepotrzebnie braliśmy te wszystkie rzeczy. Chyba najwyższy czas, żebyście zagrali w mop, brud, odkurzacz. Mam świetny pomysł. Zamiast wybierać jedno z nas do posprzątania, posprzątajmy wszyscy razem. Bardzo mi się podoba ta nowa zabawa i wszyscy są wygrani. Skoro w pokoju znów porządek, to czas na dinozaury. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki miały dzień pełen wrażeń z kamieniem, papierem, nożycami, statkiem, kapeluszem, mopem i dinozaurami. Nowe życie starych rzeczy. Pewnego dnia rodzice kotków postanowili pozbyć się z domu zepsutych rzeczy. Co się dzieje? Wyprowadzamy się? Wyprowadzamy wszystko, czego w domu już nie potrzebujemy. Przeprowadzka na śmietnik. O, tam gdzie ich miejsce. Kotki, jeśli macie jakieś niepotrzebne rzeczy, dołóżcie na stos. Będziecie mieli więcej miejsca do zabawy. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Kotki postanowiły przejrzeć pudło z zabawkami. Lokomotywa bez kółka. Chyba już mi niepotrzebna. Też tak uważam. Ani mnie. Czyli na śmietnik. A co z tą grzechotką? Ja jej nie chcę. Ja też nie. A ja bym ją zostawiła i dała mojej kotolalce. To zostaje. Co dalej? Patrzcie, co znalazłem na dnie. Aha, mój trójkołowy rowerek. Ale ja go uwielbiałem. Cała nasza trójka już z niego wyrosła. Też do wyrzucenia. Nie, czekaj. O nie. A co jeśli jeszcze będę chciał na nim pojeździć? Ale po co? Przecież masz nowy rower. Tak, ale wiesz, mój rower ma tylko dwa koła, a ten ma trzy. Ale w ogóle nie jest szybki. Pewnie, że jest. Tylko spójrzcie. Budyń postanowił pojeździć na rowerze na dworze. Budyniu, zima cię zastanie nim, gdziekolwiek na nim dojedziesz. Cześć wam! Cześć wam! Siemacie. Na czym ty jeździsz, Budyniu? Trójkołowce chyba są dla małych kotków. Wcale nie. Klauny ciągle na nich jeżdżą, a klauny są przecież super. Ale Budyniu, nie jesteś małym kotkiem ani klaunem, więc po co ci ten rowerek? No wiesz, łatwiej utrzymać na nim równowagę.
I można jechać na nim spokojniej, przyglądając się cudom przyrody. Niby racja. Jak wam idzie, kotki? Odłożyliście rzeczy, których nie potrzebujecie? Tak jakby. A gdzie jest budyń? Wraca do domu tak szybko, jak tylko potrafi. Jeździ trójkołowcem, jakby był małym kociątkiem. Budyniu, dlaczego jeździsz na trójkołowcu? Jest dla małych kotków, a ty jesteś już duży. Tak, wiem. Nie mówię, że go potrzebuję, tylko kiedyś tak bardzo lubiłem na nim jeździć. Wzdłuż ścieżek, przez kałuże, wszędzie! Jak mógłbym go wyrzucić po tych wspólnych przygodach? To nie w porządku. Nie ma się co martwić, kochany. Wcale nie chcieliśmy wyrzucić go na śmietnik. Naprawdę? Nie jest zepsuty, więc go nie wyrzucimy. Jeśli coś się jeszcze nadaje, oddamy to komuś, komu się przyda. To brzmi cudownie. Patrzcie. Cześć, kotki. Rowerek Budynia trafił do jego kuzyna. Będzie mu tam dobrze. Dziękuję, bracie. I tobie też, Budyniu. Pączku, podziękuj kuzynowi za rowerek. Ale się cieszę. Wygląda na to, że uwielbia jeździć na nim tak samo, jak ja, gdy byłem małym kociątkiem. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki zrozumiały, że dobrze jest oddawać rzeczy, z których wyrośliśmy. Dla nas są już stare, ale mogą być nowe dla kogoś innego. Krakers i hulajnoga. Pewnego dnia kotki zobaczyły reklamę, w której kot jeździł na super hulajnodze. O rety, ale ekstra hulajnoga! Ja też tak chcę! Super hulajnoga jest tak super, że będziesz bardziej super niż super kot. Ekstra! Tatusiu, muszę mieć tę hulajnogę. Mam oszczędności i chcę je na nią wydać. A taka zwykła hulajnoga jest zła? Tak, taka zwykła to się nawet nie zbliża do bycia ekstra. Dobrze, jeśli tak chcesz wydać oszczędności, to kupimy ci, jaką chcesz. Ale ekstra! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! W sklepie Kraker skupił wszystko, co było potrzebne, żeby wyglądać jak ten kot z reklamy. Krakersie, wyglądasz naprawdę super ekstra! I jesteś przystojny! Teraz mogę zrobić super mega sztuczki, patrzcie! To była ekstra sztuczka? Na pewno? Nie, upadanie nie jest sztuczką. Całe szczęście, że Krakers nosi kask i ochraniacze. To była rozgrzewka. Będę najbardziej super ekstra kotem na świecie. O? Ewidentnie coś jest nie tak z tą rampą. To może przeskoczę przez piaskownicę. Coś ci nie wychodzi, to bycie ekstra. I już nie jesteś taki przystojny. Wiem, dlaczego nic mi nie wychodzi. Ta hulajnoga jest zepsuta. Musisz iść tam, gdzie ją kupiłeś i wymienić na dobrą. Tatuś i kotki poszli do sklepu, żeby wymienić hulajnogę. Z hulajnogą jest wszystko w porządku. Działa dokładnie tak, jak trzeba. Tak? Więc może kask jest zepsuty? Kask też jest w porządku. To może... Twoje ochraniacze też są w porządku. W takim razie bardzo dziękujemy.
A może sama się naprawiła w drodze do sklepu? Krakersie, która część jest niby zepsuta? Nie wiadomo, on po prostu nie umie robić sztuczek jak ten ekstra kot. Ale skoro nie jest zepsuta, to może teraz ci się uda. Dobra, spróbuję. Zjadę z tych schodów. O, Krakersie, stój! Krakersie, nie potrafisz zjeżdżać ze schodów. Ja też nie potrafię. To znaczy, że ten super szybki kot też nie potrafi? I że super szybki kot wcale nie jest super? Że to wszystko kłamstwa? Wcale nie. Ten kot w telewizji naprawdę robi to wszystko. Chodźcie, kotki, pokażę wam, o co chodzi. Tatuś i kotki poszli do skateparku, gdzie akurat ćwiczył kot z reklamy. Moja hulajnoga tak nie robi, chociaż mam dokładnie ten sam model, co ty. Potrafię robić te wszystkie sztuczki, bo ciągle ćwiczę. Godzina po godzinie, codziennie. To ciężka praca. A, więc to nie hulajnoga jest super, tylko jeździec. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Krakers potrzebuje czasu na trening. Jeśli będzie ćwiczył, nauczy się mnóstwo super trików. Dokładnie. Mogę ci udzielić kilku lekcji. Ale jazda! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Kotki dowiedziały się, że wszystko wymaga ćwiczeń. Dopiero potem jesteś w stanie robić różne sztuczki. Kocia gimnastyka. Kotki spędzały weekend u babci. Wstawajcie, moje koteczki! Już czas powitać nowy dzień! Możemy jeszcze trochę pospać. Właśnie, nie mam siły, żeby wstać z łóżka. Chodźcie, pogimnastykujemy się razem. Po chwili będziecie czuć się mocniej i pełni energii. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ćwiczymy! Tylko dziadkowie i babcie muszą ćwiczyć. My jesteśmy za młodzi. Gimnastyka jest dobra w każdym wieku. Ćwiczenia dają siłę i energię. Ale ja już jestem silny. Tylko patrzcie. Tak, ale z ciebie siłacz. Jeśli nie chcecie ćwiczyć, nie ma sprawy, ale owsianka na śniadanie jest obowiązkowa. Da wam energię na cały dzień. To znaczy, że po zjedzeniu owsianki będziemy silni? Tak, i to bez porannej gimnastyki. Ale super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow. Kotki zjadły śniadanie i poszły się bawić na dworze. Dogonię go! Oj, nie daję już rady. Złapię go! Jak teraz niby mamy go stamtąd ściągnąć? Możemy zrzucić go kijem. A jeśli go zepsujesz? Możemy założyć sprężyny, podskoczyć i wtedy go chwycić. A co jeśli też utkniesz na drzewie? Wtedy trzeba będzie i ciebie ściągać. A może zadzwonimy do taty Dartka? Przyjedzie tu wozem strażackim i ściągnie nasz helikopter? Hej! Tutaj! Ale strażacy mają dużo ważniejsze sprawy na głowie. Pożary i inne takie. Coś mi się zdaje, że sami musimy się wspiąć i uratować helikopter. Kotki nie miały dość siły, żeby się wspiąć na drzewo. Nigdy nie uda nam się ściągnąć go z drzewa. Stary problem z helikopterem na drzewie. Odzyskajmy go więc. Babciu, to było niesamowite. Byłaś dosłownie jak jakaś superkotka. Nie ma w tym
tym nic super. To wszystko dzięki ćwiczeniom. Też chcę być silny jak babcia. Tak, ja też. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Złapię go! Udało się! Rodzice przyjechali odwiedzić babcię i kotki. No, Budyniu, jesteś niczym superbohater. Wystarczył jeden dzień i babcia zmieniła nasze kotki w siłaczy. Cześć, kotki. Witaj, kochana babciu. To dzięki ćwiczeniom babci. W sumie ja też bym mógł trochę z wami poćwiczyć. Kości mi się zastały od siedzenia w aucie. W takim razie zróbmy kilka ćwiczeń wszyscy razem. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! A tak w ogóle to wasze miau, wow, miau, wow, to też świetne ćwiczenie. Tak oto kotki zaczynają każdy dzień od gimnastyki. A ich fala to przewspaniały sposób na ćwiczenie ramion. Zarazki. Pewnego dnia kotki wróciły z zabawy na dworze i chciały zjeść jakiś owoc. Pycha, ja chcę jabłko. Ja winogrona. A ja i jabłko, i winogrona. Kotki, przecież bawiliście się na dworze, czy tak? Więc musicie umyć łapki, zanim coś zjecie, bo są na nich zarazki. Nigdy w życiu nie widziałem żadnego zarazka. A co jeśli mamusia je wymyśliła, żeby zmusić nas do mycia łapek? A może wyruszymy na poszukiwanie zarazków i jeśli żadnego nie znajdziemy, powiemy mamusi, że nie istnieją. Ale fajnie! Miau, 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 miau! Mamusia zawsze mówi, że w łazience jest mnóstwo zarazków. Jakoś żadnego tutaj nie widzę. Ja też nie widzę. Kto by chciał mieszkać w toalecie? Może lubią żyć tam, gdzie mają dużo jedzenia. Czyli w kuchni. Znaleźliście jakieś zarazki? Ani nawet odrobineczki połtyci małego zarazka. Może one są tak małe, że nie widać ich bez szkła powiększającego. To nie zarazek, to nasz tatuś. Na żadnym z tych guzików nie ma zarazków. Fuj! Znalazłam! Jest tutaj. To przecież zwykły pająk. Mamusia zawsze każe nam umyć łapki po zabawie na dworze, prawda? Czyli tam powinno być mnóstwo zarazków. Kotki sprawdziły wszystko wokół bardzo dokładnie, ale wciąż nie znalazły zarazków. Dość tego. Nasze badania dowodzą, że zarazki nie istnieją. Właśnie, więc od razu pójdę coś zjeść bez zbędnego mycia brudnych łapek. Krakersie, a czy umyłeś najpierw łapki? Jest na nich pełno zarazków i właśnie przekazujesz je babeczkom. Tatusiu, nie mów, że wierzysz w te bajki o zarazkach. Wiemy, że nie istnieją. Szukaliśmy wszędzie i nic nie znaleźliśmy. Żadnego, na dworze ani w toalecie. Czyli wcale nie trzeba myć łapek. Nie! Nie widzieliście żadnych zarazków, bo są bardzo malutkie. Niewidoczne nawet przez szkło powiększające. Można je zobaczyć tylko przez specjalne urządzenie, dużo mocniejsze niż szkło powiększające, zwane mikroskopem. O, teraz je widzę. Widzę zarazki.
A? Jest ich mnóstwo! Słuchajcie, mam naprawdę świetny pomysł! Kotki umyły łapki mydłem i jeszcze raz sprawdziły pod mikroskopem. No, nie widzę żadnych zarazków na waszych łapkach. Czyli możecie zjeść babeczki lub dowolne owoce. Ale pysznie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Przyjemnie jeść babeczki i owoce, kiedy się wie, że na łapkach nie ma żadnych zarazków. Od tej pory kotki już zawsze myły łapki przed jedzeniem. Wynalazek. Pewnego dnia kotki szły obok domku ich przyjaciela Dartka. Cześć! Cześć wam! Cześć, Dartek! Wybieramy się do parku. Idziesz z nami? Nie mogę. Próbuję wymyślić coś przydatnego, ale okazuje się, że to wcale nie takie proste. Przecież możemy ci pomóc. Co dwie głowy to nie jedna, a razem mamy ich raz, dwa, trzy, aż cztery. Pomożemy! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dobry wynalazek musi być naprawdę przydatny. Ha! Możemy wymyślić coś, co będzie za mnie myło zęby? Ej, tu mam zęby! Coś mi się wydaje, że prościej jest umyć je samemu. Masz rację. A co powiecie na wykrywacz cebuli? Będzie informował, jeśli w tym, co jemy, jest cebula. Cebula jest okropna. To byłby jej koniec. Wykryto cebulę, wykryto cebulę. Ratuj się, kto może, w zupie jest cebula! Przecież można zapytać, czy w daniu jest cebula. No tak, można. To może maszyna, która pomoże w podejmowaniu decyzji. Co powinnam założyć? A, bardzo dziękuję. Przez takie wynalazki przestalibyśmy samodzielnie myśleć. Kochanie, miłego dnia, idę do pracy. O, Orety, sam wybrałeś te ubrania, mój drogi? Nie, to urządzenie wybrało za mnie. No tak, zły pomysł. To może maszyna, która zdejmuje czapki. Albo taka, która puka do drzwi. Albo poprawia poduszki. Nic nie wymyślimy. Teraz rozumiecie? Próbuję wymyślić coś przydatnego od samego rana. I nadal nic z tego. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Musimy iść na spacer. Mamusia zawsze powtarza, że jeśli utknąłeś, musisz zrobić sobie przerwę i iść na spacer. Masz rację. Dartkowi trzeba powietrza i promieni słońca. Kotki świetnie się bawiły na placu zabaw, a Dartek całkiem przestał myśleć o swoim wynalazku. Ta przerwa to był naprawdę świetny pomysł. Mamy piękny dzień. O, Eureka! Tak, przerwa! Chyba mam nowy wynalazek! Następnego dnia Dartek zaprosił kotki, żeby pokazać im, co wymyślił. Mój super przydatny wynalazek przypomina o regularnych przerwach. Orety, super! Kiedy zadzwoni alarm, to znak, że czas na przerwę. Wskazówka podpowiada, co możesz robić podczas przerwy. Jeździć na rowerze.
Genialne! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki przyjaciołom kotociakom Dartek dowiedział się, że gdy się utknie, trzeba zrobić sobie przerwę. Zwłaszcza jeśli chcesz wymyślić niesamowity wynalazek. Skarpetkowe opowieści. Pewnego dnia mamusia przyniosła z piwnicy wielkie pudło. A wygrałem! Spójrzcie, w pudle są wasze stare zabawki. Hurra, mogę się bawić wszystkimi naraz. Najpierw musicie je przejrzeć wszystkie i zdecydować, które chcecie zatrzymać, a które oddać. Dopiero wtedy się pobawicie. Ale fajnie! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Zobaczcie, to Spytek, skarpetkowy kolega. Cześć! Znam mnóstwo historii o Spytku. Raz zjadł wszystkie słodycze. Raz zakradł się do nas i szarpał za ogonki. Krakersie, próbujemy przejrzeć te zabawki, a ty nam wcale w tym nie pomagasz. Przecież pomagam, bo właśnie zdecydowałem, że Spytek zostaje. Tak, tak. Au, Krakersie, przestań to boli. Nie jestem Krakers, jestem Spytek. Wcale nie. Jesteś moim bratem ze skarpetką. Ej, Krakersie, przestań! Jestem Spytek! Złap mnie, jeśli potrafisz! Trzeba złapać Spytka, jeśli chcemy dokończyć pracę. A? Szerf, słodziak gotowy do schwytania Spytka. Detektyw Mucha zawsze wszystkich łapie. Detektyw Mucha i szeryf Słodziak ruszyli na poszukiwanie Spytka. Ha-ha! Złapiemy cię! Nigdy mnie nie złapiecie! Ach, tak? O! Kotki, co tu się wydarzyło? Spytek jak zwykle był niegrzeczny, więc detektyw i szeryf próbowali go złapać. Gonili go i nie zauważyli miski. A, próbujecie zrzucić winę na skarpetki z guzikami? Tak! Aha. Nie wiedziałam, że skarpetki potrafią robić takie rzeczy. A ty wiedziałaś, moja droga kuchenna Mitenko? To nie ja, to kuchenna Mitenka to zrobiła. La 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 la. Wybacz, mamusiu. To my zbiliśmy wazę i narobiliśmy bałaganu. Będzie jednak lepiej, jak odłożymy na bok Spytka i detektywów. Słuchajcie, mam świetny pomysł. Powinniśmy posprzątać i przestać zrzucać winę na skarpetki. Jak skończymy, znów możemy się pobawić. To rzeczywiście świetny pomysł, pianko. Trzeba brać odpowiedzialność za to, co się robi moje kotki. I nie zrzucać winy na innych, zwłaszcza na stare skarpetki. Kotki więc posprzątały i dalej bawiły się w skarpetkowy teatrzyk. W tym przedstawieniu może wystąpić ktoś jeszcze, prawda, Mitenko? O rety, ależ przystojny kot! Poznajcie pana Wesołka! Ale fajnie! Miau, 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 miau! I cała rodzina kotociaków świetnie się bawiła przy skarpetkowym teatrzyku. Strach na wróble. Pewnego dnia kotki poszły odwiedzić babcię.
Trzymajcie się z daleka. Zrobione. Wszystkie nasiona posadzone. Niedługo wyrośnie pyszna marchewka. Ej! Sio, sio, sio! Babciu, dlaczego straszysz te ptaki? Czyżby robiły coś złego? Niestety właśnie tak. Jeśli ich nie odgonię, zjedzą posadzone ziarna, a jeśli je wyjedzą... A! Sio! To nie będę miała ogródka. Pomóżmy ochronić ogród przed tymi złodziejami, dobrze? Pewnie! Świetny pomysł będzie... Super! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dziękuję wam, kotki, za pomoc. Pójdę przygotować nam obiad. O! Kotkom odganianie ptaków wydawało się proste, ale one ciągle wracały. Tego biegania w kółko. To może po prostu tu stójmy, wtedy już pewnie nie będą wracać. Coś ty, stać tak cały dzień? Nuda! Może namalujemy nasze podobizny i postawimy je zamiast nas. Ptaki pomyślą, że tu stoimy i się nie zbliżą. Pianka namalowała piękne portrety siebie i braci. Ale one niestety wcale nie przestraszyły ptaków. Hej! Sio, ptaszki! Krakersie, one chyba jednak wiedzą, że to rysunki, a nie naprawdę my. W takim razie zbudujmy coś, co wygląda jak straszny kotek. Co wy na to? Dobrze, ale musi być straszny, żeby ptaki bały się podlecieć. Kotki znalazły kilka rzeczy w ogrodzie babci i zbudowały stracha na wróble. Naprawdę się boją! Orety, a to kto? Co robisz w moim ogródku? Mów, albo wezwę policję! Babciu, spokojnie! To tylko super strach na wróble. Wystraszy wszystkie ptaki, które tu przylecą. Cudowny pomysł, dzieci! O, straszy nawet babcie. O, nie chcę mieć tu czegoś tak szkaradnego. Może wymyślicie jakiś mniej straszny sposób? Możemy przykryć ziemię, żeby ptaki nie mogły wydziobywać ziarenek. Ale jak wtedy urośnie marchew? Nie będzie mieć słońca. Postawimy ogromniasty wiatrak, żeby ptaki się nie zbliżały. Ale jak wtedy babcia podleje ziarenka? O, ptaki wróciły. Patrzcie, nie boją się ani trochę. O, Rety, czy one naprawdę niczego się nie boją? Chwilunia, patrzcie na to. Wiatraczek, boją się wiatraczków. Kręcą się i jeszcze wydają dźwięki. To ja już wiem, czego nam potrzeba. Koteczki, pora na obiad. Ależ piękne. Podoba ci się, babciu? Wiatraczkowe strachy na wróble. Nie miałam pojęcia, że można odstraszyć ptaki czymś tak prostym i pięknym. Moje kochane, sprytne koteczki. Ale trochę mi szkoda ptaków. Nie będą głodne bez ziarenek? Nie ma sprawy. Po obiedzie nakarmimy je pysznymi okruszkami. Wspaniale! Miau, wow, miau, wow, miau, wow, miau, wow! Dzięki kotkom marchewka babci bezpiecznie rosła, a ptaki nie były głodne.